Cześć, witajcie! Z tej strony oczywiście znowu Opera. Tym razem w zgoła innym materiale. Mam zamiar pokazać Wam część swojego warsztatu. W cudzysłowie umówmy się, że warsztatu, ponieważ jeszcze wiele do tego brakuje, by osiągnąć poziom powiedzmy, roka czy roja czy innych wielkich youtuberów. Natomiast w swoim życiu już jakby przeszedłem przez ileś etapów prób nagrania na różnych materiałach, na różnych programach itd itd. na różnych systemach, na różnych sprzętach. I myślę, że mam się czym podzielić z wami, być może kiedykolwiek w życiu będziecie potrzebować jakiegoś prostego poradnika do tego, jak używać jakiegoś programu, jak zrobić to darmowo albo płatnie, albo darmowo lub płatnie przygotować sobie grafikę, lub obrobić ją, nagrać materiał, albo cokolwiek innego, tak naprawdę. To już tylko i od Was zależy, do czego będą potrzebne Wam te poradniki. Natomiast myślę, że mogę podsunąć Wam kilka ciekawych rzeczy na temat, żeby mieć pojęcie, do tego jak się zabrać do tego wszystkiego. No i. Dzisiaj zaczniemy sobie od wersji płatnej, czyli od wersji m, nagrania od samego początku. Czyli co zrobić, żeby nagrać najpierw materiał? I o tym za chwilę, bo i tutaj pojawia się pewne już rozdwojenie tej ścieżki. Po pierwsze, pokażę Wam z jednej strony ścieżkę płatnych programów do edycji grafiki, do nagrania grafiki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony pokażę Wam. Ścieżkę bezpłatną, ścieżkę programów darmowych, które mogą Wam pomóc w edycji grafiki i dzięki temu będziecie mogli otrzymać te same efekty, natomiast nic nie płacąc, bo jak wiemy, nie zawsze mamy powiedzmy pieniądze na wszystko. W związku z tym, postaram się Wam dzisiaj opisać w miarę dokładnie Mirrilis Action, którego ja używam do nagrywania. Gier do nagrywania pulpitu, praktycznie używam go do wszystkiego poza streamowaniem, i o tym sobie zaraz powiemy, ale od początku. Pierwsze co widzicie, kiedy zarejestrujecie sobie action, ponieważ action jest oczywiście płatny, nie są to duże pieniądze w porównaniu do jego możliwości, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest on zawsze płatny. Widzicie to menu zaraz po tym, jak tylko gdzieś tam sobie aktywujecie program. Na dole macie opcję do wrzucenia tego danego materiału gdziekolwiek. Wybieracie sobie tylko materiał i możecie go wrzucić na YouTube'a, na Facebooka itd., itd. Tutaj w górnym pasku, czego teraz nie mogę edytować, ponieważ nagrywam właśnie ten materiał action, jest miejsce, gdzie ten materiał zostanie zapisany, oczywiście. I wcześniej, bo podejrzewam, że mogliście się spotkać z action, jeżeli mieliście do czynienia z jego wcześniejszymi wersjami. To pewnie powiecie, no ale jak materiał się gdzieś tam utnie, cokolwiek się stanie z programem, i przestanie action nagrywać, to co? Bo wcześniej było tak, że po prostu ten materiał był już nie do przerobienia, nic się z nim nie dało zrobić. Jedynie Sony Vegas Pro mógł coś z tego jakoś wyciągnąć, ale to było tragicznej jakości, z tym się po prostu nie dało pracować, więc nie, ma, nie, nie miało to po prostu naj, najmniejszego sensu. W związku z tym ludzie. Od Mirilis Action zaczęli nad tym pracować i w którejś wersji, gdzieś tam po wersjach 2.0 w końcu wyszedł taki patch do Mirilisa, który sprawił, że nawet jeżeli materiał zostanie ucięty to i tak go nie stracimy i tą część, która została ucięta będziemy mogli sobie normalnie dograć do tej całości, którą już wcześniej gdzieś tam nagraliśmy. Mamy tutaj oczywiście dostęp do opcji takich podstawowych, ponieważ musicie pamiętać o tym, że MyRelease jest bardzo prostym programem i tak naprawdę małpa nauczyłaby się go obsługiwać. Jeżeli dalibyście ten program swoim rodzicom, którzy, powiedzmy zakładając, nie mają pojęcia o tym, albo dziadkom o nagrywaniu, to skutecznie daliby sobie radę z tym programem nagrać praktycznie wszystko, co się dzieje na pulpicie, ze względu po prostu na to, że ten program jest zwyczajnie bardzo łatwy. I tak, przejdźmy sobie od razu do tego, co tutaj widać. Oczywiście mamy tutaj od razu opisany przycisk, jakim będziemy nagrywać nasz materiał, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są te cztery opcje. Po pierwsze, mamy tryb nagrywania gry danej aplikacji, czy to pełnoekranowej, czy nie, która akurat jest nam jakby na głównym pulpicie, jeżeli mamy ich kilka. Mamy możliwość nagrywania aktywnego ekranu, czyli akurat tego ekranu, na którym znajduje się jakby zarówno nasz kursor, jak i sam program, otwarty, czy tego, prog tego pulpitu, na którym działamy. Action ma trochę problemy, jeżeli przeskakuje się w tym trybie pomiędzy dwoma pulpitami i obecnie zapisuje nam po prostu materiał, chyba że te dwa pulpity są takie same. Czyli musimy mieć dwa takie same monitory. I wtedy nie ma pro tego problemu. Action po prostu przeskakuje sobie pomiędzy jednym a drugim. Trzecią opcją jest nagrywanie wybranego fragmentu pulpitu, i to oczywiście mamy w praktycznie każdym programie. Natomiast ciekawostką Actiona jest to, że w ostatnim okienku możemy sobie wybrać dowolne okno dowolnej aplikacji, która jest otwarta. Czyli nagrywamy na aplikację, którą akurat mamy na wierzchu. Jeżeli aplikacja otwiera Wam się, powiedzmy, w jakimś małym oknie, to w takim wypadku wystarczy zaznaczyć tą opcję i zacząć nagrywać, kiedy jesteśmy kursorem, kiedy mamy jakby wyszczególnione to właśnie okno. Format pliku, który sobie wybierzemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Natomiast nigdy nie wybierajcie AVI. Po pierwsze, bo bardzo dużo zajmuje. Po drugie, bo i tak będziecie renderować obraz. W związku z czym i tak zejdziecie do punktu MP4, nie ma to znaczenia, że macie w lepszy, lepszą jakość obrazów AVI i później z AVI przerenderujecie go na MP4, ponieważ sam format już ma pewne narzucone ograniczenia, których po prostu nie przeskoczycie, Nieważne, czy macie jaki format macie w ogóle. Natomiast MP4 wychodzi was najlepiej, bo nie musicie go przerenderowywać na jakikolwiek inny format, żeby wrzucić go od razu na Facebooka, na YouTube i tak dalej, żeby jakby te witryny od razu go rozpoznały i od razu działało to jako film i nie będzie z tym najmniejszego problemu, więc już wtedy możecie wrzucić format nierenderowany, czyli nie przerabiany w żaden sposób, nie wzmacniany jest dźwięk, bas i tak dalej, nic z tym nie robiliście, w ogóle żadnej edycji nie podjęliście i to jest właśnie format nierenderowany. By the way, to co zobaczycie teraz, czyli to co teraz oglądacie, będzie w formacie nierenderowanym. Nie mam zamiaru edytować tego żadnym innym zewnętrznym programem, dzięki czemu zobaczycie, jak mi Release radzi sobie przy takich, a nie innych ustawieniach. I tak, następną rzeczą jest rozmiar wideo. Jest on albo oryginalny, albo 1080, 720 i tak dalej, Zależnie od rozdzielczości, którą akurat macie, pewnie niedługo pojawi się wsparcie dla 4K, kiedy ta technologia będzie... Powiedzmy, sprawdzona, będzie działała, bo tak jak to miało do tej pory miejsce, technologia musi wyjść, musi to kilka kart, że tak powiem, przeżreć i dopiero będzie mogła, jakby, być przez twórców wprowadzona, bo może się nie sprzeda, więc nie ma po co tego projektować, tylko wydawać niepotrzebnie patrzeć. Dwie rzeczy, jeżeli chodzi o rozmiar wideo. Jeżeli używacie jednego monitora, to zostawcie sobie mm, rozmiar. Oryginalny. Natomiast jeżeli używacie dwóch monitorów, zostawcie sobie 1080p. Czytam akurat taki, jak Wam pasuje. Nie ustawiajcie sobie wtedy oryginalnego, ponieważ ta, trochę Mirilis ma pewne problemy przy tym, żeby odczytywać z dwóch różnych monitorów, a dwóch różnych monitorów często ludzie używają do nagrywania. Rzadko się to zdarza, bo wyszła łatka na ten temat. Natomiast musicie się liczyć z tym, że jeszcze czasami gdzieś będzie to widać, jeżeli będziecie przeskakiwać między dwoma ekranami albo przy użyciu Alt+ i Tab gdzieś tam sobie ten drugi ekran wyrzucać, czyli ten rozmiar wideo powinien zostać 1080p. Natomiast możecie spokojnie zaryzykować z oryginalnym, bo prawdopodobnie kiedy to oglądacie, to firma Mirillis już to poprawiła. Ostatnią rzeczą z tego jakby menu takiego ważnego do nagrywania są klatki. 60, 30, tam 40, ile by nie było ich na sekundę. Pamiętajcie, nawet jeżeli będziecie mieli tutaj 120, 144 czy nawet jeszcze więcej klatek na sekundę. Pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie jakie macie ustawienia waszego monitora, bo może być tak, że wasz mniejszy monitor, dajmy na to, czy w ogóle monitor taki sam, tylko innej marki, będzie miał większe odświeżanie. W związku z tym będzie mógł nagrywać, w powiedzmy 120 FPS, z czego wasz, na przykład ten monitor, z którego akurat korzystacie, nie da sobie z tym rany. I to trzeba sprawdzić, bo żebyście nie próbowali sobie nagrywać materiału w powiedzmy 70, mirli, to wykryje, ale jeżeli by mu się nie udało, bo czasami to się zdarza, jeżeli byście chcieli w 75 klatkach nagrywać obraz, który, którego nie, wy, nie, nie wygeneruje w ogóle wasz monitor i będzie on powiedzmy 60 hercowy, więc uzyskacie tylko 59,9 klatki to w takim wypadku pojawią Wam się drobne ścięcia, pojawią Wam się skoki. No po prostu nie uzyskacie tych klatek i nie ma sensu się w ogóle jakby w tym kierunku nastrajać. Więc sprawdźcie sobie na Waszym monitorze, na parametrach Waszego monitora, jaki macie, jakie macie odświeżanie. Jeżeli jest to 60 Hz, tak jak w moim przypadku, to maksimum dla Was domyślnie od razu z mirilisa będzie po prostu 60 klatek na sekundę. I to jest w stanie nagrać i nie ma z tym problemu. Bardzo ważną rzeczą przy nagrywaniu jest to, żebyście przed nagraniem zagrali w daną grę, choćby nawet 5 minut, przy włączonym Action. Bo Action ma sam w sobie wbudowaną, jakby aplikację, do tego, żeby mierzyć wam ilość klatek na bieżąco. Nie musicie go włączać, jeżeli chodzi o nagrywanie. Wystarczy, że jest po prostu włączony, zminimalizowany do zasobnika i niech tak sobie będzie. Będzie wam pokazywał, ile macie akurat klatek w tej danej aplikacji. Jeżeli Mirillis pokaże Wam 60 klatek, to spokojnie możecie nagrywać w 60 klatkach, bo Mirillis nie spadnie poniżej 50 klatek i obraz będzie wraz płynny. I chodzi tu o to, że Mirillis dalej będzie nagrywał w 60 klatkach, ale wasz, Wasze odczucie gry może spaść do 50. Jeżeli macie niższej jakości sprzęt, powiedzmy, że z takiej średniej półki i chcecie grać w high endowe gry i ch chcielibyście je nagrywać, jak na przykład na mm, starszym sprzęcie chcielibyście odpalić wiećmi na dwójkę trójkę i uzyskujecie tam 50 klatek. To Mirilis będzie wam nagrywał w tych 45-50 klatkach, ale Wy na ekranie będziecie widzieć 35-40 klatek. Tak to będzie po prostu wyglądało. Mirilis zawsze obecnie wam te 10 klatek, mniej więcej. Na poczet. Tego, że on po prostu działa w tle, że je nagrywa. Ale porównajcie, powiecie, że to dużo, tylko porównajcie sobie to z innymi programami, jak na przykład Fraps, który potrafi niektórym obciąć 30 klatek. Albo OBS, który tak mocno żyre procesor, że zwyczajnie czasami niektóre programy nie są w ogóle grywalne. Także rozumiecie, w tym, na, na tym polega główny m, problem. Dlatego wykorzystuje się Mirilisa, żeby mieć jak najmniejsze obciążenie i jak najmniejszy spadek w trakcie gry. Bo to, co zobaczycie na ekranie później, kiedy już to nagracie, to materiał nagrany będzie bardzo dobrze wyglądał. Natomiast już materiał m, nagrywający się i to ten przed waszymi oczami, czyli ta gra, w którą gracie, może mieć bardzo słabą jakość, ale już na nagraniu będzie ok. I to po prostu będzie Was odciągało od gry, od nagrywania, ponieważ będziecie mieli mniejszą przyjemność nagrywania danego materiału danej gry, bo po prostu nie będzie Wam chodzić w taki, ani inny sposób. Warto jest zmniejszyć sobie oczywiście ustawienia w grze i tak dalej, żeby móc nagrywać w 60 klatkach, Natomiast, jak wiemy, na YouTubie liczy się jakość. Jeżeli chcecie stanowić jakiś standard albo chcecie jakby pokazywać wszystko jak najlepiej, no to musicie jednak mieć do tego możliwości. Natomiast, jeżeli wybierzecie sobie już jakiś standard, to się go trzymajcie. Tak jak w moim przypadku, nagrywam po prostu w 1080p. Przy. Powyżej 50 klatek na sekundę. Bardzo rzadko się zdarza, że programy mają u mnie mniej niż 50 klatek na sekundę, i staram się to jakby utrzymać, nawet zmniejszając, powiedzmy, czy modami, modyfikacjami, czy różnymi innymi rzeczami, gdzieś tam wykorzystanie tej pamięci graficznej, żeby uzyskać te 50 parę klatek, najlepiej 60 i staram się poniżej tego nie spadać. Zwyczajnie też nie gram w produkty, które na Mirilisie nie chodzą w 60 klatkach albo te klatki są bardzo skokowe, bo to będzie widać na materiale, ale jeszcze o tym sobie kiedyś porozmawiamy w kwestiach jeszcze nagrywania samego suchego materiału. Dzisiaj sobie omówimy tylko Mirilisa. Więc ustawiajcie sobie, jeżeli Mirilis Wam wykryje 60 klatek, to ustawiajcie sobie 60 klatek. Zaufajcie mu, bo on rzeczywiście ma naprawdę dobre wykrywanie. Kolejną rzeczą jest długość nagrania. To sobie od razu oznaczcie, odznaczcie i nigdy nie zaznaczajcie. Nie sądzę, żeby to wam było do czegokolwiek potrzebne. Chodzi tutaj o to, że Mililis podzieli Wam z automatu nagranie. Jeżeli ustawicie sobie 15 minut albo na przykład jedną godzinę i siedzicie na streamie, to Mirilis nagrywając wam ten dany stream, będzie go ucinał co godzinę. No nie? Na ten wyznaczony tutaj czas. Dwiema ostatnimi rzeczami są rzeczy bardzo proste, mikrofon i łebkę. Z rozwiniętych tych pasków możecie sobie wybrać dany wasz mikrofon lub dany webcam. Mikrofon będzie do wyboru albo zawsze nagrywaj, albo nagrywaj na przyciski i tak dalej, i tak Jest to łatwo zrozumieć, bo zwyczajnie dobrze, żeby się zawsze nagrywał, kiedy macie włączonego Mirilisa natomiast możecie sobie, tak jak ja to robię, po prostu wyciszać dźwięk, jeżeli renderujecie obraz, natomiast jeżeli go nie renderujecie, dobrym sposobem jest naciśnięcie nagrywaj na przycisk, jeżeli wam nie będzie potrzeb tylko, że czasami pamiętajcie o tym, że możecie się zapomnieć, zacząć mówić i dobrze wam poszło, a tu się okazuje, że nie trzymaliście palca akurat na tym, więc ja zwyczajnie, czy, czy do was mówię, czy do was nie mówię, mam zawsze włączony mikrofon. To jest dobra opcja, pozostawienie sobie tego mikrofonu włączonego przy nierenderowanym materiale, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mikrofon wam nie szumi. Musicie ustawić sobie w ten sposób mikrofon, żeby nie było słychać żadnych szumów. Albo, żeby te szumy były naprawdę takie bardzo, bardzo ciche. Najlepszym sposobem jest włożenie sobie słuchawek neodymowych, słuchawek do w uszy i odsłuchanie danego materiału na samej ciszy, bo to będzie miało duże znaczenie. Dużo osób teraz słucha powiedzmy materiałów jadąc do pracy, do szkoły i tak dalej, bo nawet w pracy, w szkole czego wam nie zalecą, oczywiście. I przez to będą na słuchawkach słyszeć ten szum. Na głośnikach go nie do końca tak słychać. Często jeszcze gdzieś tam w tle chodzi gra czy cokolwiek innego, więc te dźwięki gdzieś tam są zagłuszane. Jeżeli natomiast nagrywacie gameplay, bo to się tyczy tylko suchego dźwięku, gdzie. Siedzicie tak jak ja, jest cisza, no i mówicie do mikrofonu, później przestajecie, jest znowu cisza i będzie ten szum słychać. Natomiast kiedy robicie coś takiego w grze, gdzie sam, cały czas jest muzyka w tle, słychać ptaków śpiew, silniki rakietowe, cokolwiek innego, to tego szumu nie będzie słychać. Tak naprawdę możecie sobie olać to i mieć włączony cały czas mikrofon. W innych przypadkach polecam Wam jednak kontrolować siebie i mieć go na przycisk gdzieś tam. Webcam oczywiście wybieracie sobie daną kamerę, która akurat będzie Was nagrywać. Jeżeli nie, nie macie kamery, to po prostu tego nie zaznaczacie. Zresztą to chyba będzie wtedy opcja nawet nie do zaznaczenia, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o live, Action średnio sobie radzi jeszcze z liveem, ale on dopiero wchodzi jakby na platformę samą live, ze względu na to, że kiedyś nie, był, nie była ta opcja w ogóle dostępna. Action bardzo dobrze radzi sobie z, ma z nagrywaniem materiałów, ponieważ chodzi płynnie, nie obciąża procesora, RAMu ani mocno karty graficznej, dzięki czemu te nagrania rzeczywiście są dobrej jakości. Przy małym nakładzie naszego sprzętu i możemy sobie pozwolić na niemoder niemod niemodernizowanie, przepraszam Was bardzo, sprzętu i uzyskać jakość dobrą dla YouTube'a. Czyli jakość powiedzmy tam gdzieś powyżej 10 tysięcy. Megabitów na sekundę, i to jest bardzo dobra jakość, jeżeli chodzi o takie nagrania codzienne na YouTube'a. Jeżeli dopiero zaczynacie, to będzie dla Was po prostu genialne rozwiązanie, jeżeli chodzi o Mirilisa, bo po prostu będzie Wam mało zasobów zżerał, a dawał dobrą jakość do tego, co nagrywacie i na jakim sprzęcie. I tutaj mamy kolejne opcje: włącz Action Live Streaming. Zanim zaczniecie nagrywać, macie tę opcję do włączenia lub wyłączenia, więc jeżeli chcecie to streamować akurat w danym czasie i pozwala Wam na to internet, to po prostu sobie ją włączcie. Możecie oczywiście zapisać nadawane wideo do pliku. Oczywiście widzicie, jak, jaki jest skrót do tego przypisany i na jakiej witrynie będziecie streamować. Kiedy sobie tutaj wybierzecie inną witrynę, ta inna witryna Wam się tutaj pokaże. Autopodłączenie oznacza, że będzie, Mirillis będzie się podłączał za. Każdym razem, kiedy gdzieś tam się rozłączy, czy straci gdzieś tam klatki, zacznie się gubić i cokolwiek w ogóle innego, to przy rozłączeniu połączy się znowu od razu. Macie tutaj też rozmiar wideo, i co jest najlepsze, macie tutaj pasek bitrate'u. Możecie go sobie ustawić według waszego bitrate'u, natomiast możecie sobie to ustawić względem po prostu materiału, jakości materiału, jaki chcecie nagrywać. Jeżeli widzicie, jeżeli chcecie w 1080p i w 60 klatkach, to możliwość macie tylko i wyłącznie 12 tysięcy megabitów na sekundę, czyli 12, 12 mega musicie mieć wysyłanie w internecie domyślnie. Natomiast nie sugerujcie się tym, jeżeli chcielibyście w ten sposób streamować przy użyciu Action Mi Release, to w takim wypadku musicie mieć jakieś 20 tysięcy megabitów na sekundę. Tak naprawdę musicie mieć wysyłanie 20 mega, żeby to w ogóle być w stanie wysłać jakby w Ether. Nie ma innej możliwości hmm, tym się w ogóle nie sugerujcie, bo to jest jakby obliczone dla waszego obrazu. Jeżeli gra będzie dynamiczna, to jest ten obraz, który macie teraz. Natomiast jeżeli gra będzie dynamiczna, jest to jakakolwiek strzelanka z dużą ilością grafiki i tak dalej, i tak dalej. Tak jak na przykład widujecie u mnie Warframe, to nie da się w ten sposób wyrobić w 12%. Tysiącach megabitów. Ja wiem, że gdzieś będzie to między 18 a 20 megabitów na sekundę, w związku z czym warto by było nie spadać poniżej tej jakości. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o streamy, to tak naprawdę taka jakość Wam w zupełności wystarcza, ponieważ o ile YouTube daje Wam możliwość do nadawania w najlepszej jakości, jakiej tylko chcecie. To dużym problemem dla innych platform jest to, że kiedy zarejestrujecie się i wchodzicie jakby dopiero do streamowania, to że pozwolą Wam streamować w lepszej jakości. Dla Twitcha to jest chyba 480 i 30 klatek, natomiast dla... Dla, dla, dla... Poczekajcie chwilę. Dla hitboxa jest to 720p i 30 klatek i po prostu tego nie przeskoczycie nie ma w ogóle żadnej szansy dopóki nie dostaniecie jakiegokolwiek partnerstwa czy czegokolwiek w tym stylu więc po prostu więcej, więcej wam się nie opłaca więc wystartujcie od tego i zobaczcie jak ten stream czy przebiega wam płynnie i tak dalej tak dalej no ale o tym sobie też będziemy gdzieś tam mówić przy okazji streamowania jak to sobie sprawdzić jak to kontrolować Nazwę serwisu oczywiście YouTube, bo akurat mnie widujecie najczęściej na streamach na YouTube. Ja staram się wspierać w ogóle swojego YouTube'a jak tylko mogę, więc i tam też streamuję po prostu. Tak to wygląda. Co do Twitcha czy Hitboxa, z wielu różnych powodów po prostu z tego nie korzystam. Z Facebooka w ogóle nie ma sensu korzystać, to jest bardzo dobre tylko przy, mobilnym, przy mobilnych streamach, natomiast w każdym innym wypadku nie bardzo. US Stream jest całkiem niezły, natomiast serwery są bardzo słabe i w związku z tym musielibyście streamować gdzieś tam. Używając IP gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście podajecie sobie dane, które Wam są tu potrzebne, ale o tym też będziemy sobie wspominać przy okazji omawiania streamowania, bo i o tym będę wam mówił. Cały czas tutaj w okienku widzicie, że możecie zmienić sobie w dowolnej chwili miejsce zapisywania danej rzeczy. Jeżeli są to live'y i macie opcję. Zaznaczoną zapisuj nadanie wideo do danego pliku, no to będzie Wam zapisywał w tym miejscu. Jeżeli macie dźwięk i chcecie tylko dźwięk nagrywać, to też możecie to zrobić i zapisać w danym miejscu. Tak to wygląda, oczywiście, jak zwykle jest ten klawisz zbindowany, który sobie tam gdzieś przyporządkujecie. I format wyjściowy WAV albo MP4 Audio. Generalnie lepiej jest wykorzystywać WAV, bo WAV ma większy zasięg dźwięku, więc uzyskacie po prostu lepszą jakość, jeżeli mikrofon WAM nie śnieży. Bo jeżeli będzie WAM gdzieś tam szumiał, to ta jakość będzie jakby ten mikrofon. Szumiący będzie mocniej odznaczał się, będzie mocniej wyłapany. Natomiast, jeżeli będziecie renderować dźwięk, to WAW da Wam, ten format da Wam po prostu lepsze możliwości renderingu tego dźwięku, ale o tym sobie też będziemy w przyszłości mówić. Na razie tylko mówimy sobie Lisa. MP4 Audio będzie dla Was po prostu lepsze, jeżeli będziecie tylko i wyłącznie nagrywać dźwięk i mikrofon. I nie będziecie go renderować w żaden sposób, czy szumi wam, czy nie szumi. Jeżeli nie będziecie się tykać renderingu, a chcecie tylko dźwięk, to to będzie dla Was dobry sposób Wybranie sobie MP4. I tak, długość nagrania, no to wiadomo, będzie Wam ucinał to samo co przy wideo, co jakiś czas, który sobie ustawicie, mikrofon, to co mieliśmy wcześniej dostępne tylko w skrócie: zawsze nagrywaj, nagrywaj na przycisk, nigdy nie nagrywaj, pozwól na nagrywanie dźwięku wielokanałowego. Prosta sprawa: zawsze w każdej opcji, w każdym programie do nagrywania, nagrywanie dźwięku wie wielokanałowego oznacza to, że będziecie nagrywać dźwięk zarówno z gry, jak i z mikrofonu, czyli z wielu kanałów. Nieważne ile macie urządzeń dźwiękowych, wszystkie te urządzenia dźwiękowe, mi zbierze i po prostu nagra z nich dźwięk. Nagraj ciszę, to jest bardzo dobra opcja. Z jednej strony, nagra wam szum, i to oczywiście cały czas wam powtarzam, że może być tragiczne w skutkach. Natomiast jeżeli tego szumu nie ma albo jest go bardzo mało, jest on zredukowany, to po prostu zawsze zaznaczajcie nagraj ciszę. A po drugie, będzie wam nagrywał ciągle dźwięk. Jeżeli nie, jeżeli nie ustawicie sobie tego i nie będzie nagrywał ciszy, to w takim wypadku będziecie mieli dźwięk, mówicie, 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 i kiedy przestaniecie mówić, to release really przestaje nagrywać. A później włącza się w momencie, kiedy znowu zaczynacie mówić. Czasami te przeskoki są znaczące ze względu na to, że możecie mieć ciszej mikrofon, głośniej mikrofon, być bliżej, być dalej i tak dalej i tak dalej. Po prostu możecie nie być w stanie tego do końca wyłapać, więc dla bezpieczeństwa zawsze zaznaczajcie sobie, nagrywaj ciszę, bo wam to po prostu nie zaszkodzi. Lepiej pogrzebać sobie w ustawieniach dźwięku, pogrzebać sobie przy renderowaniu gdzieś tam w, innym, w inny sposób, żeby to, ten szum jakby wyciąć, natomiast zostawić sobie nagrywaj ciszę, żeby to nagranie było ciągłe. I nic go tam w żaden sposób nie uszkodziło. Pomiar wydajności: możecie sobie oczywiście zmierzyć wydajność na swojej, na swojej platformie, której nagrywacie. Wystarczy, że sobie odpalicie pomiar wydajności i ten pomiar po prostu się będzie wykonywał. Ja chyba nie mogę teraz go odpalić, jeżeli chodzi o nagrywanie pulpitu, bo też nie ma jakby czego mierzyć. Prosta sprawa. Natomiast jeżeli jesteście w jakiejkolwiek grze, czy w czymkolwiek i chcielibyście sobie zapisać ten pomiar wydajności, czyli po, po, powiedzmy wchodzimy sobie do Skyrima i chcecie zapisać ile ma klatek na sekundę, jak sobie z tym radzi, ile ma, jakiego wykorzystania, jakiego procesora i tak dalej i tak dalej, to to wszystko zostanie Wam zapisane w momencie, kiedy wciśniecie sobie dany klawisz. Oczywiście też możecie sobie to podzielić, te nagrania jakości na kawałki. Bardzo rzadko tego używam tak naprawdę, bo jakby Mirillis używa tej nakładki, która pozwala Wam od razu mierzyć sobie, ile macie FPS-ów i, i, i przy jakim direkcie, itd., itd. gdzie byście uzyskali optymalną jakby jakość. I tak sobie też z tego korzystam i nigdy się jeszcze na tym nie zawiodłem, więc nie używam tego pomiaru wydajności, bo on mi po prostu niczego nie pokaże, czego nie wiem. Natomiast, jeżeli byście byli ciekawi, to warto jest użyć sobie tej opcji raz na jakiś czas choćby nawet. Oczywiście mamy możliwość zrzutu ekranu i pamiętajcie, jest to zawsze zrzut tego miejsca, które nagrywam, mi list. Czyli jeżeli wybraliście sobie w pierwszym okienku, nagrywaj aplikację, nagrywaj. Jeżeli wybraćcie nagrywać aplikację, zrobi screenshot aplikacji. Jeżeli wybieracie sobie nagrywać aktywny ekran, zrobi screen aktywnego ekranu. Jeżeli fragmentu ekranu, to tylko tego fragmentu, natomiast jeżeli aplikacji, to tylko tej jednej aplikacji. No i możecie sobie oczywiście wybrać, dostosować ten obszar zrzucenia, że mimo że wybraliście sobie dany tam tryb, to i tak zrzuci wam cały obraz, cały pulpit i tak dalej. Ostatnią zakładką są ustawienia ogólne, i od razu zaczniemy sobie tutaj od ustawienia, którym, które pojawiło się już jakiś czas temu, kiedy smartfony jakby weszły do normalnego użytku, które uważam, że nie do końca jest potrzebne, bo po prostu nie jest. Dajmy na to. I tak, jest to włącz action RCU. Jest to możliwość kontrolowania actiona przy pomocy waszego smartfona, czyli nagrywaj, zrób screenshota i tak dalej, i tak dalej. Wszystko możecie sobie zrobić po prostu używając waszego smartfona. Jeżeli w jakikolwiek sposób czujecie, żeby to wam było potrzebne, to oczywiście możecie tego używać, natomiast ja sam wiem, że nie do końca jest mi to potrzebne w jakichkolwiek warunkach, tak? Bo... Wystarczy, że wcisnę klawisz na klawiaturze i zapisuję wideo, czy, go, czy wznawiam wideo, czy zatrzymuję itd., itd. Nie czuję potrzeby, jakby, używania tego, ale żebyście wiedzieli, że taka opcja jest, instalujecie sobie aplikację i kontrolujecie waszego ekryna przy pomocy smartfona, totalnie. Aplikacja zawsze na wierzchu, wiadomo, wszystkie te opcje raczej są Wam znane, automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, to sobie zawsze zostawiamy, bo on wtedy sprawdza przy każdym uruchomieniu i dzięki temu zawsze jesteśmy jakby na czasie, a dużo te łatki zmieniają, naprawdę. Ostatnia łatka poprawiła o 10% wydajność, 10% to jest naprawdę dużo, jeżeli nagrywacie w 100 klatkach, to dostaliście 10 klatek za darmo, no nie, bo normalnie mielibyście 90, tak będziecie mieli 100. Uruchom aplikację w trybie zminimalizowanym, to jest bardzo proste, ukryj okno action przed rozpoczęciem nagrywania pulpitu. Czyli w momencie, kiedy wciskam sobie dany klawisz i chciałbym nagrywać pulpit, to to okno mi się po prostu schowa gdzieś tam. A tego nie chcę, bo chcę wam pokazać, nie. Pokaż okno action po zakończeniu nagrywania, czyli zostanie ono wywołane w tej pozycji, gdzie będziemy mogli sobie zobaczyć wszystkie nasze nagrania, odtworzyć je, usunąć, zrobić co tylko chcemy. Action ma wbudowany swój system do nagrywania, jakby, znaczy do tworzenia filmów, swój player, tak zwany w cudzysłowie w związku z czym nie potrzebujecie jakichś ściągać sobie specjalnych kodeków, natomiast jeżeli chcecie oglądać to na jakimkolwiek innym sprzęcie i tak dalej, to pamiętajcie, że przecież zapisywaliście sobie to w MP4 i dzięki temu praktycznie każda aplikacja do odtwarzania filmów będzie to w stanie otworzyć. Uruchom action podczas startu systemu Windows. Jeżeli chcecie na starcie systemu, kiedy Wam się uruchomi, uruchomić od razu action, chociaż nie wiem po co, to to jest dobry, całkiem dobre wyjście. Jakość wideo, bo tutaj zaczynają się bardzo ważne ustawienia. Zawsze wybieram sobie akurat wysoką, bo mm, dlaczego? Po pierwsze, wysoka to jest nagrywanie 1080p. Jeżeli wybiorę sobie jakość nagrywania ultra, to w takim wypadku jakość teoretycznie powinna podskoczyć i przekroczyć 10 000 bitrate'u, natomiast ja nie nagrywam dla Was nigdy w jakości powyżej 10 000 bitrateów, bo nie widać tego na nagraniach z gier, w które gram, czyli na przykład Warframe czy Skyrim. Będzie to widać na nagraniach bardzo wysokożernych gier. Czyli na przykład powiedzmy sobie, jakby wyszedł Delder Scrolls 6, czyli coś powyżej Skyrim'a, to wtedy będzie to widać, bo, no bo to będzie po prostu jakaś kosmiczna grafika, nie z tej ziemi, jak zwykle mamy to do czynienia od Bethesdy. Po prostu ustawienia wysokie to są około 10 tysięcy bitrate'u, ustawienia ultra to jest realny bitrate. I musicie się liczyć z tym, że wtedy nie macie jakby ograniczenia. O ile Action zapisuje wszystkie pliki we w miarę skompresowanej wersji, czyli macie je bardzo małe w porównaniu do tego, co byście uzyskali przy użyciu innych programów, jak na przykład OBS czy Fraps, to w tym przypadku przy Ultra nie macie kontroli w ogóle jakiejkolwiek nad rozmiarem. I nawet nie liczcie. Przy Ultra po prostu będzie nagrywał jeden do jednego to, co widzicie. Czyli jak macie jakość 4K, to on będzie nagrywał w 4K. No i, i nie ma przeproś. Jeżeli wasz system potrafiłby wygenerować 100 tysięcy bitrate'u na danej aplikacji, to on wam te 100 tysięcy bitrate'u nagra. Tylko waga 100 tysięcy bitrate'u może wynosić nawet tam powiedzmy kilka giga na jedną minutę. Nie? Powiedzmy, że materiał który zajmuje 30 minut, będzie ważył 30, 30 minut 3 giga mniej więcej, jeżeli chodzi o normalną czy wysoką, czy nawet trochę mniej, to w ultra może on zajmować 15 giga, podejrzewam. Nawet nigdy nie próbowałem nagrać takiego materiału testowego, ale wtedy uzyskacie obraz 1 do 1 z bitrate'em maksymalnym dla waszego urządzenia. Dlatego tutaj nie ma w ogóle paska. Jakby bitrate'u, jeżeli chodzi o, mm, o czysty suchy bitrate, czyli od powiedzmy 1 do 100 tysięcy. Nie ma czegoś takiego, są tutaj procenty. Dlatego że możecie jeszcze wysokość Ultra obniżyć sobie trochę. I powiedzmy, że z ultra, jeżeli wasz komputer będzie w stanie, bo po co to? wygenerować 100 tysięcy bitrate'u, to obniżyć możecie go na przykład o 10% uzyskując 90%, czyli 90 tysięcy bitrate'u. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli jesteście na ustawieniach wysokiej, wysokich, to w takim wypadku generujecie 10 000 bitrate'u i obniżacie go sobie do 9 tysięcy bitrate'u. Ja tak naprawdę nie widzę sensu wynoszenia sobie powyżej tych 10 tysięcy bitrate'u, ponieważ jest to odpowiedni jakby stan, czyli jakość pliku względem jego rozmiaru czyli będzie Wam się wrzucał w miarę krótko do w miarę dobrej jakości. Zresztą sami to widzicie po prostu po moich filmach, tak to będzie wyglądać. No i oczywiście pamiętajcie o tym. Mirilis Action w żadnym wypadku. Przy nagraniach, przy dowolnej jakości nagrania, nie ma znaczenia w ogóle w jakimkolwiek momencie jakość waszego sprzętu. Czyli, jeżeli macie 60 fps na danej grze i nagrywacie sobie na niskim, to dalej macie 60 fps. Jeżeli włączycie sobie ultra, dalej będziecie nagrywać w 60 fps i nie zobaczycie różnicy w ogóle na ekranie ani w nagraniu, poza tym, że wzrośnie wam jakość. Tak to będzie wyglądać. Co do bitrate'u, to już Wam powiedziałem, że jest tutaj i dlaczego jest to tutaj akurat pasek procentowy. Zakres wejściowy zawsze sobie zostawiamy od 0 do 255. Wtedy nagrywamy jakby cały zakres, a nie tylko jego gdzieś tam jakiś fragment. I zawsze sobie zostawcie ten domyślny, bo domyślnie jest zakres wejściowy po całości, tak naprawdę. To przy jakby zaawansowanych obróbka grafiki będzie Wam potrzebne, jeżeli chodzi o zlimitowany ten zakres wejściowy, natomiast w tym momencie zostawcie sobie tak, jak to wygląda. Nagrywaj wykorzystując wszystkie rdzenie procesora i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo zależnie od tego, ile macie rdzeni procesora, tak to powinno wyglądać, bo jeżeli wejdziecie sobie we właściwości, twu, 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 w menadżer zadań, Mogłem sobie to otworzyć wcześniej, no ale jeżeli sobie wejdziecie tutaj i macie szczegóły, i powiedzmy, macie Action, ustawiacie sobie priorytet, jaki tam sobie chcecie, to już Ciul, i tutaj jest ustaw sobie koligację, i to jest wykorzystanie waszego procesora, to nawet jeżeli. Powiedzmy, Action jakimś cudem zżera wam dużo procesora, bo macie na przykład słabszy procesor, albo jest w ogóle bardzo słaby, bardzo stary sprzęt, czy cokolwiek, a chcecie dalej nagrywać, to nawet jeżeli tutaj sobie obniżycie, to i tak przez to, że macie zaznaczone nagrywaj, wykorzystując wszystkie rdzenia procesora, nawet kiedy klikniecie OK i tak dalej, wykorzystując tam jeden procesor, to i tak będzie nagrywał we wszystkich rdzeniach. Jeżeli natomiast macie potężny komputer, jeżeli chodzi o rdzenie i wystarczy by Wam jeden rdzeń do nagrywania, przeważnie wystarczy jeden, dwa, to wystarczy, że sobie to odznaczycie, nie musicie wykorzystywać tego do nagrywania. Dlaczego jest to ważne? Bo jeżeli macie aplikację, która ma dużo, dużo się w niej dzieje, dużo jest generowane na teraz, na już, to przez procesor przechodzi bardzo dużo informacji. W takim wypadku, kiedy Action wykorzystuje wszystkie rdzenie, to bierze po każdym, po odrobince z każdego rdzenia, żeby zminimalizować straty na nagraniu, na przechodzeniu pomiędzy procesami, bo wtedy przekazuje proces po prostu kolejnemu, jakby procesorowi. Najlepiej jest wykorzystywać dwa rdzenie do nagrywania Actionem. Natomiast ja wykorzystuję wszystkie rdzenie procesora Ponieważ nie ma gry na obecną chwilę Która by mi w jakikolwiek sposób Jeszcze dociążyła procesor Na tę chwilę Jeżeli chodzi o action I action nigdy mi nie zwolnił Ani nigdy mi nie zwolniła gra przy wykorzystaniu actiona Ze względu na procesor Nigdy go nie obciążył powyżej 50% W ogóle z nagrywaniem i z grą Nagrywaj kursor myszy Jeżeli w ogóle chcecie coś komuś pokazać W ogóle pomachać myszą i tak dalej Żeby ludzie widzieli jakby ten kursor Tyczy się to też gier. W wielu grach kursor jest sprzętowy, co możecie sobie zaznaczyć na przykład, albo może być na aplikacji. Jeżeli zaznaczycie sobie sprzętowy, to kiedy wciśniecie sobie nagrywaj kursor myszy będzie go widać, natomiast jeżeli będzie aplikacji, to i tak będzie widoczny, ważne czy sobie to włączycie, czy wyłączycie, to bez znaczenia. Wizualizuj kliknięcia myszy. W momencie, nie mogę kiedy nagrywam. W momencie, kiedy sobie klikniemy, gdzieś tam będziemy widzieć rozprzestrzeniającą się taką falę. Zaznaczone będzie każde kliknięcie po prostu. Włącz nagrywanie pulpitu w trybie 30 BPP. Generalnie nie włącza się tego, ponieważ na obecną chwilę nie macie jakby możliwości w ogóle. Hmm, jakby nie ma potrzeby obniżać, bo to obniża wam jakość. Nie ma, nie, nie ma potrzeby, żeby obniżać wam jakość nagrywania pulpitu. Ze względu na to, że po prostu, jeżeli mi release wam uciągnie w danych iluś tam klatkach, to po prostu te klatki... Uzyskacie i nie ma jakby sensu w ogóle tutaj w tym przypadku grzebać. Używaj nakładki graficzne, jeżeli macie w ogóle jakąkolwiek nakładkę graficzną, i mówimy tutaj o overlayach, tak jak czasami widzicie przy nagraniach League of Legends czy czegokolwiek innego, macie czy na moich streamach, macie ramkę i ramkę do mojej kamery i tutaj możecie sobie to coś takiego zaimplementować. Jak zrobić taką ramkę, o tym sobie jeszcze kiedyś w przyszłości porozmawiamy. Jak ją wyśrodkować, bo to też ma bardzo duże znaczenie, to o tym też sobie porozmawiamy. Tutaj macie oczywiście kamerę oraz jej podgląd. Możecie sobie to włączyć wyłączyć, zobaczyć jak ta kamera się w ogóle układa. Możecie zobaczyć jak będzie wyglądać już na wideo, albo po prostu maksymalnie powiększyć, żeby zobaczyć jak wyglądacie w ogóle sami w kamerze. Oczywiście nie będzie widać podglądu kamery, bo kamera się nagrywa, więc to jakby nie miałoby sensu. Możecie wybrać oczywiście to samo co z mikrofonem, czyli nagrywaj na przycisk, zawsze nagrywaj, albo nagrywaj na przycisk włącz wyłącz. Dlaczego taka opcja? Chodzi tutaj o to, że możecie nagrać na zasadzie wciśnij przytrzymaj, a nagrać na zasadzie włącz wyłącz. Rozdzielczość przechwytywania. Zawsze sobie ustawcie domyślnie, bo często producent pisze na kamerce coś w stylu, że kamerka jest Full HD i w ogóle i w ogóle i w ogóle. I nawet w ustawieniach macie taką możliwość, a kamerka sobie nie daje rady z nagraniem Full HD. Ustawienia domyślne sprawią, że wykorzystacie, Mirillis w zasadzie wykorzysta najwyższe możliwe ustawienia dla waszego sterownika kamery. W związku z tym, jeżeli kamera będzie nagrywać w 1080p, to i w 1080p będziecie mieli rozdzielczość przechwytywania. Rozmiary wideo, oczywiście procentowo, możecie sobie to dostosować, jak duże będzie wszystko względem procentów, a nie względem pikseli, bo. W... W takim wypadku czasami rozdzielczość waszego ekranu mogłaby przekraczać tam 4000, i nie wiem, czy chcielibyście lecieć 4000 albo 3771, czy cokolwiek takiego. Pozycja pionowa i pozioma jest po prostu lepiej w ten sposób ustawiona, no i rozmiar wideo 100% to po prostu będzie maksymalna rozdzielczość waszej kamerki względem materiału, który nagrywacie. Czyli jeżeli nagrywacie pulpit i macie pulpit w 1080, czyli 1920x1080 i Wasza kamerka jest 1920x1080 wyłapuje taki obraz, to ustawienie 100% będzie zasłaniało wam ekran. Prosta sprawa. Natomiast jeżeli macie 1600 powiedzmy na 1200 na 600 macie taki ekran, to powiedzmy, że jak ustawicie sobie na 100%, to kamerka po prostu no, akurat dostosuje się do rozmiaru, ale jeżeli ustawicie sobie na 50%, to gdzieś mogą być nierówności wynikające z tego, że po prostu będziecie mieli mniejszą rozdzielczość, tak jak na przykład w grze, niżeli rozdzielczość, którą macie ustawioną na kamerce. Od niedawna dostępnie zmierili się Chroma key, czyli chodzi tutaj o green screen. Jeżeli z tyłu będziecie mieli jednolite tło, to w takim wypadku możecie sobie powłączać tę opcję, wybrać sobie dowolny kolor tego tła, jeżeli jest ono dob dobrze oświetlone, ale o tym też będziemy sobie kiedyś rozmawiać. I po prostu mieć za sobą green screen. Ja po prostu wolę choinkę. Wolę w ogóle, żeby widać było moje książki, że, że, że czytam, że cokolwiek w ogóle. Także m, lepiej sobie jakby ustawić to pod siebie. Ja naprawdę wolę mieć to okienko. Czasami w niektórych grach pokutuję tym, bo wolałbym mieć powiedzmy włączony. Włączony kromaki, natomiast jest jak jest i jest moim zdaniem dobrze. Pamiętajcie jedynie o dwóch rzeczach. Musicie mieć green screen i dobrze musicie go oświetlić. Nieważne z tyłu jaki będzie kolor, bo green screen, tak mówmy się w cudzysłowie, musi być zielony, ale nieważne jaki macie z tyłu kolor, ważne jest to, zielony po prostu się najlepiej wyłapuje, czy niebieski, taki habrowy powiedzmy, i po prostu musicie go dobrze oświetlić, żeby równo oświetlona była cała powierzchnia, bo to po prostu Wam pomoże. Jeżeli chodzi o dźwięk systemowy, to tu wybieracie sobie ustawienie waszego dźwięku. Jeżeli wasza kamerka, bo często kamery mają jeszcze dodatkowy mikrofon, to jeżeli ma tutaj mikrofon wasza kamerka, to będzie tutaj jakiś mikrofon USB czy cokolwiek takiego. Domyślny bitrate. Zależnie od jakości wideo to, i od jakości przyjętej sobie przez Was, taki bitrate sobie wybierajcie. Jeżeli wybraliście jakość ultra nagrywania, to w takim wypadku wybierajcie sobie też najwyższą jakość dźwięku, bo przy rend renderowaniu zawsze będziecie mieli gorszą jakość dźwięku i to tak będzie zawsze. Dźwięku obrazu. Wszystko zostanie Wam obcięte i obniżone, nieważne czy będziecie renderować ze 100 tysięcy na 100 tysięcy, i tak uzyskacie 90 tysięcy. No, po prostu tak jest. Nie pytajcie mnie dlaczego, zapytajcie autorów. Nagrywaj dźwięk systemowy, czyli to co się dzieje gdzieś tam w systemie, jakieś to pinganie, podłączenie, wyłączenie USB i tak dalej. Pozwól na nagrywanie dźwięku kanałowego, o czym już wspominałem, czyli nagrywanie dźwięku z gry i wszystkich innych kanałów, mikrofonów i tak dalej. Następną rzeczą jest urządzenie audio do nagrywania, czyli to, co będzie Was zbierać. Widzicie, ja mam tutaj mikrofon, który jest w kamerce i dlatego mam USB microphone. Mamy oczywiście poziom głośności, nigdy nie ustawiajcie go na 100%, bo na 100% będzie częściej słychać trzaski, pufnięcia tak itd., itd. Na 99% tego nie jest tak słychać, bo jakby 100% to jest 110%. A 99 to jest 99. Nie wiem dlaczego tak jest, ale bardzo dużo programów ma problemy, jeżeli chodzi o to. Natomiast, jeżeli macie mikser, jakiejkolwiek głośności, czyli w ogóle jakiekolwiek urządzenie, kartę dźwiękową zewnętrzną, wewnętrzną, nie ma znaczenia, pomiędzy mikrofonem a waszym komputerem, to wtedy możecie sobie spokojnie ustawić to na 100%, bo karta dźwiękowa wam to po prostu zredukuje. Nagrywaj mikrofon do osobnej ścieżki dźwiękowej. Z Mirilisem jest tutaj taki problem, że mimo, że to zaznaczycie, będziecie mieli wszystko w jednej ścieżce dźwiękowej, jeżeli chodzi o plik. Natomiast jeżeli wrzucicie sobie to na przykład w Sony Vegas, to będziecie mieli dwie ścieżki. Tak to wygląda. Ma to jakiś sens, ponieważ jest to systemowo nagranie Mirilisa w formacie Mirilisa, jakby kodowanie jest Mirilisa i wszystko jest ok. Natomiast nie każdy program jeszcze sobie z tym radzi. Na obecną chwilę, kiedy ja to nagrywam, zresztą datę macie tutaj, ale. Może wam się to przydać, jeżeli oddzielnie chcecie edytować sobie dźwięk, a oddzielnie edytujecie obraz. Ja bardzo rzadko to robię, ponieważ dobrałem sobie jakby ustawienia mikrofon i tak dalej wszystko pod to, żeby mieć jakby jak najlepszą jakość dźwięku względem tego co nagrywam i żeby nie musieć przy renderowaniu kombinować oddzielnie dźwięku i oddzielnie obrazu, bo zajmuje to czas, czas którego nie mam. Taka jest prawda. Dźwięk systemowy oczywiście i mikrofon to są stosunki dźwięków, czyli jeżeli przesuniecie jeden z tych pasków w prawo, to drugi się zmniejszy w lewo. Jeżeli przeciągniecie jeden w stronę 1%, 2, 3, 5%, to drugi podskoczy w stronę o tyle samo, w stronę 95, 98, 100% i tak dalej. Jeżeli oczywiście jedno, jedno z tych urządzeń nastawicie na 100%, to to po prostu będzie tylko to urządzenie słychać na nagraniu. Natomiast jeżeli sobie zbalansujecie, to, to będziecie mieli oba te urządzenia. Ja dobrałem sobie taki balans, bo zauważyłem, że wszystkie gry, które nagrywam, mają mniej więcej dźwięk na zasadzie. Kiedy odpalacie muzykę, to macie dźwięk na 100%. Tak sobie to przyjmijmy. Natomiast jeżeli odpalacie grę, to macie dźwięk na 70%. Mimo, że w grze jest ustawione wszystko na 100%. Tak to niestety wygląda, więc ja sobie dołożyłem te 15% tylko procent i. Mm, 85% mikrofonu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mam mikrofon z dolnej półki, przez co on będzie cichszy, nie mam karty dźwiękowej pomiędzy, tylko mam wbudowaną kartę dźwiękową, więc tam gdzieś szumy by było słychać i tak dalej. A dzięki temu te szumy są trochę redukowane o te kilkanaście procent, natomiast z drugiej strony dźwięki systemowe, czyli gra i tak dalej, będzie na tyle słyszalna, żeby żebyście wysłyszeli co się dzieje i na tyle dla mnie słyszalna, że ja to przyswajam jakby normalnie, ale z drugiej strony będziecie słyszeć normalnie mój mikrofon, więc ja zauważyłem, że ten stosunek 15 do 85% jest idealny, kiedy mamy wszystko wygłośnione w mikserze głośności, czyli powiedzmy każdą aplikację mamy na 100. Możecie sobie to jeszcze edytować, oczywiście, ale ja każdą aplikację mam jakby na 100, i wtedy wiem, że na nagraniu będzie i mnie słychać, i dźwięki systemowe w dobrych proporcjach. Opóźnienie wyłączenia mikrofonu, na zwolnienie przycisku. No i tutaj, oczywiście, z tym nagrywaniem dźwięku na włącz, wyłącz, na przytrzymanie przycisku. Działa to na takiej zasadzie, że kiedy wciśniemy, zaczyna się nagrywać. Kiedy puścimy, to kończy się nagrywać po iluś milisekundach i to już jest tak kwestii Was do ustawienia. Ja nie znalazłem w ogóle zastosowania do tego. Być może są gdzieś jakieś rzeczy, w których się to wykorzystuje, ja po prostu gdzieś do tego nigdy nie dotarłem. Ustawienia Waszego. Hudu, czyli waszego tej, tej, tej aplikacji, o której mówię, która męży Wam oczywiście klatki, pokazuje Wam, że jest nagranie, pokazuje Wam waszą kamerkę, kiedy nagrywacie, i tak dalej, i tak dalej. W małym okienku, gdzie, gdzie macie to umieścić, czy będzie widoczne podczas nagrywania pulpitu, czy be, co będzie na tym pokazywane, i tak dalej, i tak dalej. To sobie wszystko możecie edytować. Używaj akceleracji sprzętowej kodowania wideo. No i zależnie od tego, co posiadacie, taka opcja będzie dostępna. Jeżeli będziecie posiadali Intela, to będą tutaj opcje Intela, jeżeli posiadacie AMD, to będzie tutaj opcja AMD Application. Czyli co będzie wspomagało nagrywanie i działanie Mirilisa i co Mirilis będzie wykorzystywał jaką technologię, czyli OpenCL, jeżeli jest to AMD Radeon czy AMD w ogóle, cokolwiek. I to. Jakby jest ważne dla Was w momencie, kiedy chcecie mieć, znaczy macie wiele procesorów i macie dobry sprzęt, bo jeżeli macie słaby sprzęt, to raczej dobrze jest to sobie odznaczyć, ponieważ ta akceleracja sprzętowa po prostu będzie zżerać zasoby, a jakość, jakby całej tej synchronizacji, jakość wszystkiego tego, co nagracie, tylko nieznacznie się zwiększy. Natomiast, jeżeli macie bardzo wysokiej jakości sprzęt albo w ogóle wysokiej jakości sprzęt, nagrywacie w jakości wysokiej lub ultra w 60 fps, w 1080p, to w takim wypadku to włączenie, mimo że obciąży Wam trochę, jakby dodatkowo komputer, to jeszcze dodatkowo ten AMD Application jakby zwiększy Wam jakość, płynność tego nagrania, wyeliminuje pewne przeskoki pomiędzy niektórymi klatkami, gdzie tam Wam spadną jakieś FPS-y, zredukuje co tylko się da, żeby to nagranie było jakby jak najlepsze i będzie głównie wykorzystywał procesor graficzny do renderowania obrazu w czasie rzeczywistym, a nie procesory, w... a nie procesor, nie, nie będzie wykorzystywał grafika, a nie procesor, jeżeli chodzi o to, czyli będzie wykorzystywał procesory graficzne, nie fizyczne. Eksportuj kursor myszy, to co już mieliśmy wcześniej, czyli, że po prostu będzie myszkę widać. O to chodzi. Katalog docelowy, oczywiście do nagrywania, ja tu mam po prostu nagrywanie na pulpicie. Tu macie do zbindowania wszystkie klawisze, pamiętajcie o tym, że macie jeszcze dostępną, następną stronę, bo tego jest całkiem sporo. Przejrzyjcie je sobie wszystkie dokładnie. Tak naprawdę potrzebujecie tych czterech, bo ich się nie da jakby odznaczyć, ale potrzebujecie tych czterech oraz tego ostatniego, i jeżeli. Jeżeli streamujecie albo macie pomysł, żeby streamować. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o mi release action. Oczywiście jest kilka mniejszych lub większych rzeczy, o których na pewno zapomniałem, bo oczywiście nie mogę o wszystkim pamiętać. Nie mam też scenariusza, bo tak po prostu jest mi wygodniej, jakby opisać wam, opisywać wam wszystko, tak jak ja to widzę, jakby, tak jak ja to pamiętam, bo jeszcze zawsze mogę się dopowiedzieć, jeżeli chodzi o komentarze. Ostatnią rzeczą, którą musicie pamiętać, jest to, że jeżeli wybierzecie sobie jakość ultra waszego nagrywania, to co będziecie nagrywać, to musicie pamiętać o tym, że hmm, po pierwsze musicie mieć odpowiednią prędkość dysku, czyli to już nie może być w jakości ultra. Mirrillis Mi po prostu nie poradzi sobie z renderowaniem i zapisywaniem obrazu. W jakości tam powiedzmy 100 tysięcy bitrate'u, zwyczajnie ze względu na Waszą prędkość zapisywania na dysku. I wtedy musicie mieć już po prostu na jakości ultra dysk SSD. I chyba jest tak nawet w opisie, że nie możecie wybrać jakości ultra, jeżeli dysku SSD nie wykrywa Wasz system mirilisowy. No ale to już jakby kwestia... Patrzę, bo u niektórych wiem, że na forum gdzieś tam czytałem, że u niektórych wykrywa, u niektórych nie wykrywa, więc to cuda są na kiju. Natomiast musicie też na to zwracać uwagę, bo niektórzy mają po prostu dobry dysk fizyczny, Niektóry, niektórzy mają słaby dysk SSD, chociaż najsłabszy dysk SSD sobie poradzi z jakością, z nagrywaniem w jakości ultra. Natomiast nie każdy najlepszy dysk, taki talerzowy, poradzi sobie magnetyczny, poradzi sobie z z jakością ultra. Także o tym musicie sobie gdzieś tam pamiętać, mieć to z tyłu głowy, że jeżeli macie SSD, to możecie sobie w ciemno pozwolić na ultra i zobaczyć, jak to wszystko będzie chodzić. Takie jest jakby moje zdanie, moja porada, bo to, bo to będzie miało znaczenie później. Szkoda, żebyście nagrali godzinny materiał. Świetnie Wam się nagrywało, a później okaże się, że jest to, że jest to słabizna totalna, bo, bo coś tam gdzieś się nie zapisało. Poza tym może Wam to zjechać dyski, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo jeszcze innych aspektów, które musicie wziąć pod Uwagę. Natomiast co mogę Wam powiedzieć jeszcze o Mirilisie tak na koniec, bo ten materiał oczywiście, że będzie długi, no bo opisałem Wam wszystkie jakby funkcje Mirilisa. Mirilis ma to do siebie, tak jak już wspominałem kilka razy, bardzo mało zżera nam zasobów, bardzo często wychodzą łatki, to jest też bardzo ważne, czyli program cały czas działa, jest update'owany dobrze wygląda, ma taki przyjazny interfejs, nie ma problemu z jakby z rozczytaniem wszystkich opcji są bardzo łatwe w zrozumieniu i bardzo łatwe w znalezieniu więc po prostu musicie wiedzieć czego chcecie i Mirilis Wam to po prostu da aplikacja jest bardzo mała i bardzo dobrze radzi sobie w każdej grze, w wykrywaniu każdego elementu, pulpitu i tak dalej więc o to się nie musicie w ogóle martwić, nie spowalnia Wam komputera nie zżera Wam zasobów Świetnie zapisuje materiał. Jest to łatwo odtworzyć praktycznie w każdym programie. Ma to zabezpieczenie, że jeżeli gdzieś tam Wam padnie, w tym momencie, jakby mi padł prąd, to ten materiał i tak zostanie zapisany. Ma dobre ustawienia, jeżeli chodzi o stosunek jakości do jakby wagi całego tego programu i tak jak już mówiłem, dobry stosunek dźwięków, ustawień tych dźwięków, ustawień procesów tych dźwięków, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby was było słychać i muzykę było słychać. Czy tam co akurat leci w w tle, więc jest to całkiem fajna opcja. Czego brakuje Mirilisowi? Autodaka, to po pierwsze, bo mówienie i żeby nam się obraz gdzieś tam, znaczy dźwięk nam się jeszcze w tle z gry sciszał w momencie, kiedy to mówimy, to by się bardzo przydało i mam to w OBS-ie zaimplementowane i widzieliście to nieraz na streamie, to w zasadzie słyszeliście to nieraz na streamie i to całkiem fajnie się zgrywa. Natomiast Mirilis pozwala nam na nagrywanie w porównaniu do innych wszystkich programów Płynnego obrazu, nawet na bardzo słabym sprzęcie, i moim zdaniem warto jest wydać na niego pieniądze, bo po prostu tych pieniędzy nie stracicie. Taka jest prawda i nie ma na obecną chwilę programu, który by tak mało zasobów zżerał, a oferował taką jakość nagrywania. To jest zwyczajna, prosta sprawa. Ja bym akurat Mielilisa polecił każdemu, kto chciałby jakoś zacząć nawet przygodę swoją z nagrywaniem, bo zawsze możecie komuś ten klucz opchnąć, sprzedać, cokolwiek możecie się gdzieś tam wymienić za ten klucz. Nawet y, słyszałem, że można napisać do Mielilisa na zasadzie, że komuś tam się ofiarowało klucz i od tamtego momentu właścicielem klucza jest ta, 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 ta i osoba, i oni chyba nawet generują nowy klucz dla tej osoby. Czy jakoś tak to wygląda? W każdym razie nie ma to znaczenia, możecie się dogadać. Support jest bardzo dobry na Mirilisie, chociaż nigdy z niego nie korzystałem, bo też nigdy nie miałem z nim problemu. Bardzo ciężko jest schakować Mirilisa, więc macie gwarancję tego, że jeżeli wydaliście w niego pieniądze, to. Te pieniądze, jakby zostaną w tym i, i są dobrze wydane. Sami zresztą widzicie po materiałach na moim kanale, że mirilis ma możliwości i bardzo fajnie się w nim nagrywa. Jest prosty, włączam go jednym przyciskiem, włączam drugim i tak naprawdę mm, mam wszystko jakby z głowy. Mirilis świetnie sobie radzi w każdych warunkach. Na słabszym sprzęcie sobie radził, na bardzo słabym sprzęcie na GeForce 9600, bodajże. GT, na bardzo dobrym sprzęcie, takim jak mam teraz, sobie świetnie radzi, czyli to jest teraz MSI 470, czy, czy, tak, 470, Gaming Kicks i tak dalej i też sobie świetnie radzi i na każdym innym sprzęcie będzie sobie dobrze radził, bo to po prostu jest program dla każdego. Nagrawam świetny materiał w dobrej rozdzielczości, w dobrej jakości. Natomiast potrzebuję jeszcze trochę podświetlowania live'a, ale tak jak już mówiłem, live na obecną chwilę dopiero jakby wszedł dysk. Tam powiedzmy, jedna z pierwszych wersji, która ma dostępną opcję live. Więc ten, ten bitrate musicie sobie mocno zawyżać, Czy jak macie 12 tysięcy, potrzeba wam 20, jak macie 7, potrzeba wam 10, jak macie 3, potrzeba wam 5, i tak dalej, i tak dalej, czego nie, nie spotkacie w innych programach, jakby inne programy, które są dłużej na rynku, lepiej sobie z tym radzą. Dobra, godzina gadania. Ja Wam słuchajcie bardzo serdecznie. Dziękuję. Jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć na temat Mirilisa, napiszcie wszystko w komentarzach. Ja postaram się Wam odpowiedzieć jak najlepiej tylko będę potrafił. Jeżeli chcecie więcej materiałów tego typu, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo może Wam się przyda taki, tego typu materiał. Ja Wam serdecznie dziękuję i życzę Wam powodzenia w, nag w swoich nagraniach. I cóż, obiecuję wam, że więcej tego typu nagrań będzie, tylko tak jak mówię, najpierw pójdziemy sobie ścieżką jakby płatną, później bezpłatną, czy jakoś tak spróbujemy to sobie ogarnąć. Na razie chciałbym zobaczyć, jak Wam się podobają materiały tego typu, gdzie opisuję wszystkie dostępne możliwe aspekty danego programu, który używam, zarówno darmowego, jak i płatnego. I rozbijam go praktycznie na części. Jeżeli cokolwiek mi się podsunie, to jeszcze sam wpiszę Wam to w komentarzach. Natomiast Mirilis jest po prostu na tyle prosty, że, że nie ma się w czym pomylić. To był Action Mirilis. Ja Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.